Mamo, jak ja cię bardzo kocham. Mamo, a kupisz mi? Tato, jak ja cię bardzo kocham. A mogę jeszcze godzinę pograć? Można starać się i w taki sposób swoją miłość pokazać, aby coś zyskać. Lubimy słyszeć, że jesteśmy kochani. A jeszcze lepiej, jak poza słowami idą też konkretne czyny. Jezus, kiedy spotyka się z Piotrem, nie wyrzuca, jak mógł, dlaczego go zdradził, ale pyta o miłość. Przede wszystkim pyta dzieci, czy macie coś do chleba, czy macie na chleb. Bardzo konkretna troska Jezusa. A kiedy już mieli upieczoną rybkę z grilla, i wydawałoby się, że ta chwila będzie trwać nieustannie, Jezus zadaje konkretne pytania. I pyta o miłość. Dzisiaj byłem w kościele, bo co tydzień o tej porze idę do kościoła. Idę, bo nie chcę, żeby mąż mi truł, czy dzieci. Idę, bo muszę być przykładem dla innych. Idę, bo moi rodzice chodzili, dziadkowie chodzili i ja też będę chodził. Idę, bo idę tam z przyzwyczajenia. Dzisiaj Jezus pyta Piotra o taką najwyższą miłość. Miłość, która jest zdolna do poświęceń, która kocha pomimo, która potrafi zostać zraniona, nieodzajemniona i która dalej będzie kochać. To ta miłość agape. Piotr z kolei mówi, kocham cię uczuciem miłości, jak do przyjaciela. Stąd kolejne pytanie. Czy kochasz mnie pomimo tego, że zobaczyłeś ten cudowny połów? Czy będziesz mnie kochał, jak nie będzie relacji z innymi, dobrych zabezpieczeń, przyjaźni? Czy pomimo tego będziesz mnie kochał taką prawdziwą miłością? Piotr niczego nie rozumie i zasmucił się przecież. Dlatego Jezus pytał o taką ludzką miłość, czy chociaż taką będzie go kochał. Jezus schodzi do mojego poziomu. Szuka mnie, jak w rozmowie z Piotrem. Miejmy odwagę dzisiaj wieczór pobyć z tym pytaniem Jezusa i zobaczyć, na jakiej płaszczyźnie relacji z Nim jestem. Obowiązku czy miłości, która nie potrafi żyć bez Niego. Miłością, którą On sam daje. Spotkanie przy śniadaniu kończy się zapowiedzią męczeńskiej śmierci Piotra. Tak bardzo ukochał Jezusa i inni apostołowie, że postanawiają głosić ludziom tego świata. Czy jestem gotowy jak apostołowie, aby iść i głosić? Do zobaczenia.